Okej, okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozdamy teraz punkty, o których mówiliśmy wcześniej. Tak. Mieliśmy rozdać je wtedy, ale Ale stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej. tak, przełożymy to na Tak kolejny będzie lepiej. odcinek. Także wchodzimy w nasze neuromody. Mamy ich aż 11. Wow. Myślałem, że jest 6. Nie, 11, zrobiliśmy tego dużo. Pamiętam, że zrobiliśmy Super. ze schowka, gdzie były 4 jeszcze A, darmowe. no właśnie. Zacznijmy od hakowania, to bardzo chciałem od razu zrobić. Apteczki też chcę wzmocnić. Co tu jeszcze mamy? Co to jest? Materiałoznawstwo. Zwiększa materiału. Ilość materiałów. O! Coś Przyda znalazł się chyba. do A tłumaczenia jaki jest maks na klucza. klucz? O, tak, więc chyba 25% szansy na dodatkowych obrażeń. Kurczę, to jest taka fajna broń, ale wiem, że będzie później bezużyteczna. No tak, no przyszłość potem będzie pewnie już za ciężko z samym kluczem Tak, a się ochrona? bić. O. Myślę, że to się przyda, bo dosyć szybko to zdrowie schodzi, a tych apteczek nie masz Tak. tyle w grze, żeby Zdrowie. A jakąś móc. siłę może jeszcze co? A gdzie była ta siła? Bo tam dużo rzeczy się przenosi na Augury? siłę. Siła, Tak, to tak. siła jeden duży tutaj. No wszystko jest potrzebne, tylko pytanie. W takiej kolejności Tak, no. łucznikarstwo. Czekaj. Stosowanie zestawów uzbrojenia w celu dokonywania ulepszeń broni ochronnej A to już powierzchni. 4 punkty, tak? To schodzi. Tak, 4, mamy 7. Coś za 2. O! Większy ekwipunek, Okej, tak. okay. Czyli Tak, to to się chcemy. przyda. I przy okazji możemy jeszcze dwa kolejne układy jakby w kombinezon rzucić. A jaki zdobyliśmy, z tego co Tak? pamiętam. Tak. Okej. Mamy jeszcze 5. Nie będziemy na razie jeszcze ulepszać kombinezonu. Chyba Klucz nie. niestety, ale odpuścimy go. Tak, na razie, tak. Materiały z demontażu. Może coś innego. Skupiny bojowe. Na 10 sekund osiągasz stan spokojny, O. bo jego wstrzymać czas wokół zwalniania twoich. Okej, czyli tak jakbyś miał Ale tak, to jest Matrixa. taki Matrix, Matrix. ale kiedy on się włącza? W jakiej sytuacji? Nie wiem. Kurczę. Skradanie się, gdy się. Okej, czyli różne jakby sposoby walki Chcemy też się skradać zaznacz. bardziej? Nie wiem, to zależy od ciebie, jak ty grasz tu. No, nagramy wspólnie. Nie wiem, tylko chodzi mi o to, że jakby mechanicznie ty sterujesz. No wiem, ale już. Możemy wspólne decyzje podejmować. Czekaj. Zwiększa obrażenia za broń ochrony do 20%. Kurczę. No właśnie, to jest to, co zawsze. No, jest to zawsze problem, ale Tak, i w tak którą dążymy do stronę tego, żeby jak pójść? najwięcej rozwinąć, nie? Tu już nic nie będziemy pokazać. A tutaj co jest? Przynkarstwo, nie. Nauka. Wow, czy to będzie chyba następny nasz Dobra, krok. no to jest spoko. W sumie możesz to teraz tak naprawdę A może zrobić. zróbmy hakowanie drugie, co? Tak? No. Okej, okay, dobra, żebyśmy mieli więcej Tak, opcji do weźmy przejścia. hakowanie. Tak jest. Już mam I. jeden punkt. Chyba nic nie da się za ten jeden punkt kupić na tym etapie. No nie, dobra. Dobra, czyli punkty rozdane. Punkt rozdany, zapiszemy grę. Ruszamy do Czekał to centrum jeszcze. urazowego. Tak, tego. Już tu jesteśmy. A, okej. Okay. Nie do centrum urazowego, tylko do. Tam, gdzie jest Bellamy. Tak. Przeszukamy jeszcze to pomieszczenie dokładnie. Tu nic nie widać na kamerze. No tak, Ponieważ. nie A, wiem. tam wróciłem do tego typa. A właśnie. Jaki to był Rozbierz poziom szybę. hakowania? A. Patrz, widzisz? Hakowanie drugie. I Czyli co, teraz. uwalniamy go? Chyba go uwolnimy. Spróbujmy. Trochę się go boję. Okej, szyba jest. Tak, zrobimy to. O Boże! Wow. Czyli takie gierki logiczne jak Tak, umiejętność właśnie hakowania zręczność umożliwia siły. wejście systemu bezpieczeństwa stosowanych w panelach dostępu, stanowiskach roboczych i stacjach ochrony na wyższych poziomach umiejętności. Hakuj używając wsada, aby szybko. Okej, nie robiliśmy tego jeszcze. Co mam zrobić? Wsadem przejść. Ale co? Mam przejść tam? Nie możesz uderzać Już wiem o tutaj. co chodzi, dobra. O fuck. W ciągu Nieźle. czasu, który masz. Już? Okej, X teraz. A, przechodzisz. Okej. A. A więc o to Trzeba chodziło? przyspieszyć. Dobra, pierwsze koty za płoty, robimy to. Jeszcze raz, dobra, napurwiamy tam. Teraz inny układ jest w ogóle, Tak, zauważyłeś? tak, tak. Okej, teraz tutaj.
Ajajaj. Ej! Co się dzieje? Muszę A zem. Z! O fuck, tak, dobra. Okej, okay, udało się. Wow! Wow, 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 wow. Wybuchnął? To była krótka piłka. Wypuściliśmy go. Gdzie on uciekł? Czy my go... Operator medyczny? Nie, to ten twój bocik latawa. Pytanie, gdzie w losy... Czekaj, co tu jest? Tu są jakieś kody. Czekaj, to ja to widzę coś. 7324. Div... Co tu jest? Divris? Devris? Devris? To się nazywa jak? Trevor Young. Trevor. No dobra. Ten kod trzeba gdzieś zapisać, myślę. 7324, tak? Devris, tak. Zapamiętajmy to. 7324. Ja myślę, że teraz musimy się martwić tym, co wyszło z tego pomieszczenia. A może to jest jakiś komputer, który będzie działać. Hello, are you here for an appointment? O, wylecz mnie. Polecone. Polecone, tak. Weźmy odkładanie bezpieczne i weźmy próbki, probówki. Weźmy stąd jeszcze notatkę. Wyniki Gustawa Leitnera, poufne. Wyniki. U pacjenta wykrytanie drobnokomórkowego raka płuc. Pacjent niezawarł żadnych stworzeń w formularzu zgłoszeniowym przed skierowaniem na zapis zdolności. Należy się z nim skontaktować w trybie natychmiastowym, jeżeli pacjent przebywa jeszcze na pokładzie Delosa 1, powinien zostać niezwłocznie skierowany do centrum rozwojowego. Okej. Okay. Okay. Przyjemnego. Jest przyjemnego, tak. Biały szmer. Fragment książki, biały szmer. To jest... Nic. Gdzie to? Oryginał Sellers. Nie mamy. Ale zawsze możemy, zobacz, Reginę Sellers znaleźć przez ten komputer. Tak. Ile gdzieś ona jest i będzie jej karta. Tu jeszcze nie byliśmy. Okay. I coś wyjdzie? Pewnie tak. Nie wiem, ale są te same niepokojące krzesełka, co... Tak, to jest jakiś chyba gabinet, gdzie się wstrzykuje neuromody. Tak. Albo się po prostu leczy. Patrz, wszędzie są te jakby obrazy mózgów, tak? Tak, tak. No. Czyli dobra. Czyli to jest taki smaczek fablara, nic tu nie znajdziemy poza zwłokami. No nie, zobacz, odpadnie bezpieczne. O, i tam też są. Tak, też to. Okej. Okay. Sprawdź wszędzie. Wszystko. Dobra, idziemy dalej. Hello, are you here for an appointment? Co? A to ten, no. Spokojnie. Tutaj, notatka. Nie byliśmy jeszcze. Brakujący operator w stacji medycznej. Wait, bardzo, bardzo, bardzo cię proszę, z pudełkiem czekoladek. Żebyś naprawił operatora medycznego na twoim biurku. Lord Quest. Okej, tam jest jakiś drugi ten robotek. Możesz go naprawić, tego robota? Jakiego robota? No, leży tam na... co miał... Ona go poprosiła, żeby to naprawił. A, można naprawić, tylko trzeba... Musi mieć naprawę, no. Naprawę, okej. Okay. To... Ja, po co drugi, skoro jeden już tam jest? Może to jest jakiś taki nasz podręcznik? Może, być może będzie możecznego. Patrz, to też nie działa, szkoda. Przydałby się taki, który by latał za tobą cały czas. Mikrofalówka, bez kitu. Mikrofalówka. O, o, skórka banana, tak, z chęcią. Oj, będzie sporo do przerobienia po tej wizycie. Good morning, Talos. Breakfast is served in the cafeteria until 9 a.m. Wzięliśmy. To już... Tu nie byliśmy. No właśnie. Nie no byliśmy. Dobra, na razie tutaj. Nic nie atakuje. Mam tylko 4 naboje, więc właściwie tutaj żaden. Mam zawsze klucz jeszcze, nie? Myślałem, że ta lampa nam zabije albo coś. Nie, start. No, start. Aha, to jest nasz test. Okay. A tylko możesz znaczyć pierwszą odpowiedź, nie? Okej, okay, to tam. No dobra, dziwne. Czyli dziwne, no troszkę tak. Czemu akurat teraz? Tutaj. Świadki dokument. Dokument regulujący wymagania programu. Ryzyko psychologiczne. Badania wykazują duże prawdopodobieństwo występowania zaburzeń behawioralnych i psychicznych wśród załogi stacjonującej razem przez dłużej niż 3 miesiące. Wpływ zaburzeń może zostać zminimalizowany dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi monitorujących nastrój i przewidujących ryzyko oraz udostępnieniu jak największej liczby ziemskich udogodnień i rozrywek. No okej, czyli... warunków ziemskich, żeby ludzie nie zwariowali w kosmosie. Dokładnie. Czyli z tego, co widać, to jest gabinet psychologa. Okej, okay, dużo maili, dużo Dużo maili, książka, fragment do Brybina. No tak, u psychologa dosyć logiczne. Maile! Czekaj.
No to jeszcze to maila, narzędzia najpierw. Test zachowań. To chyba ten test, który robiliśmy, tak mi się wydaje, ale możesz sprawdzić na wszelki wypadek. Sprawdźmy. Halo. Odpali się? A, wiesz co? A, pamiętam się odpala. Dobra. Komputerze. Okej. Okay. Wstecz. Pliki. Zapisy sesji. Okej, okay, zacznijmy od dołu, bo to jest chyba najwcześniej. Tak, tak. Sesja numer 5, 50... O matko, patrz, to jest... A, sesja, tak? Ta kobieta się działa u niego 253 razy. Ale... Grubo, nie? Jakaś pojebana pewnie. Dobra. Daniel okazuje niepowstrzymaną agresję względem zwierzchnictwa, w szczególności rodzeństwa Yu, czyli nas. Kilka bagatelnych pytań sprowokowało ją do wygłoszenia tyrady zwieńczonej nagłym wyjściem z gabinetu. Nie byłbym zdziwiony, gdyby postanowiła zrezygnować z dalszych spotkań podczas służby na Talosie 1. Przenieś plik. Zaraz pewnie odsłuchamy, co się tam działo. These psych evals are a waste of time. A waste of time? Like back on Earth? That was different. Was it? Anger, issues with authority. A year of counseling doesn't sound like a trivial matter. Those files were supposed to be closed. Are you angry? I'm getting there. Any new relationships? No. I thought you and Miss Foy, the sanitation engineer, were seen together. She's a sanitation boss. And we're not in a relationship. Not anymore. Ah. And this separation, did it involve anger? Issues with authority? Screw this! I'm done. Report me to the U's, I don't care. They're putting the station at risk just like Transtar North and just like on Earthside. You assholes will bury it with your psych-eval bullshit. And another thing. Nagle się urywa. Rzeczywiście agresywna. I trochę chyba nas nie lubi, bo jeśli nas zniszczymy to. Myślę, że ona już nie żyje. Okej. Okay. Sara Alezar. Sesja numer 56. Sara daje nieprzerywany wyraz swojej wrogości wobec mnie. Tworzy między nami dystans, który uniemożliwia podjęcie tematu jej niepokoju i braku zaufania. Niektóre z udzielonych dziś przez nią odpowiedzi naświetliły mi nieznacznie, jakie podjąć kroki, aby w trakcie przyszłych sesji była skłonna bardziej się otworzyć. Czy to już jest druga osoba, która jest agresywna? No, nastawiona do kogokolwiek. Jakby po tych sesjach nie są zbyt przyjaźni. Pozytywnie nastawieni. Sarai, come in. It's Sarah, but you can call me Chief Elazar. Matt. Matthias, please. Forgive me, but your name is Sarai in the file. We've been over this. My mother Americanized it. Will we be spending the next 59 minutes like this? Because we could cut it short right now. We've discussed your mother. I thought perhaps today we could speak more about the career choices that were born of that. Serving in the military wasn't an excuse to get away from her nagging, Matt. I was just restless. And you're better now? Not restless? I'm fine. Because your last tour of duty was the evacuation, and reports from there... I saved as many as I could. For every soldier we lost, we were able to save 100 civilians. Yes. Tragic. Still, to lose soldiers under your command... The cost was worth it, both in lives and the unification of the region. Taking on a losing battle like that. Fighting. Not enemy troops, but the equivalent of a natural disaster. It wasn't natural, it was man-made. It prepared me for here, Dr. Cole. Because this station? It's the same thing, a disaster waiting to happen. We are well-trained and poorly equipped. The research is dangerous. Keeping secrets secret is dangerous. I'm sure you would agree. Czyli ona wie już o tym, że są jakieś eksperymenty, tak, na statku, które nie powinny mieć miejsca. Tak. Trochę to tak wygląda, jakby plan tej misji był zupełnie inny niż to, co się tu dzieje. Niż się przewidywano, mhm. Dokładnie. Nie znamy daty tego nagrania. Wiemy, że jest cały czas luty, to wszystko, co wiemy. Ale z tego, co możemy wnioskować po tych zapiskach z rozmów, ogólnie sytuacja była bardzo napięta na tej stacji Talos. Mhm. No i nie każdemu się podobało, co się tu dzieje. Renzo Scalvino, ponad 200 sesji, 253 dokładnie. Coraz bardziej niepokoi się dr Calvina, jego symptomy się nasilają, przerazując amnezję i dezorientację w urojania i stany paranoiczne. Jego postępujące na... Co to było?
Okej. Okay. Jego postępujące na przestrzeni sesji wzburzenie utwierdziło mnie w decyzji, aby poruszyć tę kwestię z Aleksem w trakcie kolejnej odprawy. Aleks to nasz brat, tak dla przypomnienia, który gdzieś się ukrywa na statku cały czas. I chyba ma też jakąś tutaj, jakieś stanowisko wyższe niż zwykły pracownik stacji. Tell me about the dream. The dream. Yes. It's always in my lab, and I'm standing in front of the glass. Are you alone? Yes. What do you see in the glass? Nothing. At first. I don't want to turn it on, but I can't help it. I have to turn it on. When I do, it's like the heart of a black hole, an immense darkness. There's something swimming in the black. I catch glimpses, edges of the shape. I feel as though it wants to come through onto my side. I have to turn off the glass before it sees me, but I always wake before I can. What does it look like? The shape in the glass? Nothing. Does it look like this image here? Dr. Calvino, does it look like this? No. No, no, that's... I don't... Are you sure? Where did you get that drawing? Have you been spying on me? I don't want to talk to you anymore. To on opisuje jakby ten atak mimika, tak? Na swój... Tak, do mnie zaraz wrócimy, bo te obrazy, tak, to są te obrazki, tak, to są nasze mimiki. Mimiki. Tak, dokładnie. Dobra, jeszcze maile. Od końca. O, nowy oprócz dostępu. A no, trzymaj się z dara, to przerobię tego kwarantanną. Już tam poszliśmy. A widzisz, to był... A, to był klucz do kwarantanny. Okej, tutaj. Przebywa w nim cierpiący na utratę pamięci obiekt, który może przynosić choroby zakaźne. Szkoda, że jej otworzyliśmy. Na tę chwilę jednak do Torkoli ja posiadamy tam dostęp. Proszę zmień kod na 9562, co już jest jakby przeterminowana wiadomość. Matias, czyli nasz jakby doktor, nasz psycholog. No nie wiem, co ci napisać. Wporował w eksperyment bez psychoskopu i wszystko się porąbało. Potem nie było tego, jak opanować. Kontrolowało go. Podejrzewam, że tyfony potrafią zmuszać inne istoty do pozostawania z nimi w empatycznej więzi. Może w przyszłości zdołam jakoś rozpracować ten proces i wykorzystać go, by one czuły empatię wobec nas. Póki co pana Younga poddawajcie. Proszę kwarantannie. Bardzo wam dziękuję. Może wrócić do poprzedniego maila na chwilę, bo on jest do DeVries, tam było na tej ścianie tej kwarantanny, to właśnie nazwisko chyba i ten i numer jakby do DeVries, jak mi się kojarzy. Masz rację, może jego komputer zaraz znajdziemy i to będzie... I on był zły na niego pewnie, że go tam zamknął. Tak. O, od Bellamiego, naszego doktora. Hej ma, znowu jeden z moich ludzi wręczył mi wystawiony przez ciebie zwolnienie lekarskie z tytułu zmęczenia. Chcę się tylko upewnić, czy to nie jest jakieś oszustwo. Zachodzi do ciebie dużo osób uskarżających się na stres, czy tylko to sobie wyobrażam? Okej, okay, jakby reasumując te maile, mimiki są obecne na statku. Tak. Przed całym tym wydarzeniem, co się stało wczoraj, tak jakby, w laboratorium, z naszym testem. Ale to było bardziej pod kontrolą, tak jakby. Tak, to było bardziej kontrolowane i z tego, co czytamy w mail od doktora Bellamiego, mnóstwo tak ludzi uskarża się na stres. Czyli jakby wydaje mi się, że ludzie uskarżający się na stres czy jakieś przemęczenie są bardziej podatne. Podatni na... Osoby są bardziej podatne na te działanie tych... Mamy jeszcze w tym wszystkim te neuromody, tak? I pytanie, co bardziej na nich oddziałuje w tym wypadku. April. Tak, czy... Być może ludzie, którzy używają neuromodów, są bardziej podatni jednocześnie na mimiki. No, na razie tak to wygląda. W każdym razie kwarantana została już zdjęta, dzięki nam. Właśnie nie wiem, czy... Okej, okay, tu byliśmy. Nie, do Reginy nie dostał. Dobra, wyjdźmy stąd w końcu, zapiszmy grę. Załoga, tak? Kogo szukamy? Albo tej Reginy. A Matias Kol żyje? Gdzie on jest? Matias Kol. Czemu wszyscy żyją? Czemu wszyscy żyją?
Matiasko nie jest oznaczony na mapie. Teraz się oznaczył, dobra. Leży tam. A Regina gdzie leży? Czyli są gdzieś. Regina też tam leży. O, czyli są razem. Są razem. Niespodzianeczka. A ten DeVries? Też tam jest? Nie. Nie, DeVries jest na górze. Na czwartym piętrze chyba. To wysoka wędrówka do DeVriesa. Zacznijmy od Reginy. Zacząć, dokładnie. Bo jak znajdziemy Reginę, to tak wrócimy do tego pomieszczenia, bo musimy komputer odblokować. Okej. Okay. Dobra, i możemy już stąd wyjść. Tak, idziemy stąd. Mam jakieś zadanie poboczne teraz, czy tylko... Cele. No tak, bo jeszcze trupa nie znaleźliśmy. Warsztat Calvina, przepraszam. Znikający trup. No nie, będziemy szukać Blamiego teraz, tak. Okej. Okay. A go się nie dało zaznaczyć na mapie, nie? Centrum urazowe. Czyli idziemy do centrum urazowego, które jest... Które jest. To na to nie, nie oznaczyło się? Pokaż na mapę. Zresztą mapa inaczej wygląda teraz. Troszkę. A, bo to jest jakby mało. Nie. Nie widzę tego. Jesteśmy w laboratorium, co? Ja się nie wiem. Nie ogarniam tego. No też, nagle mapa się zmieniła. Nagle jest inna mapa, czekaj. Tak. Kliknę w to dwa razy. O, teraz się powinno znaczyć. Tak, tam jest 12 metrów. No ale to przecież... To nie jest tutaj, tak? Nie rozumiem. Czekaj, no to jesteśmy tu. Na ile? A, mailing sprawdziliśmy. To co, nasz mail? Nie, od Alexa, sorry. A, widzisz? Teraz nam się zaktualizowało zdanie. Okej. Uwaga do wszystkich strażników. Przepraszam. Ochronę w centrum urazowym. Na miejsce zmierza kilka osób z obrażeniami oraz prawdopodobna ofiara śmiertelna. Wśród rannych jest dr Bellamy. Nie należy go przenosić do centrum urazowego. Musi zostać przewieziony na dział psychotronicznego. To niezwykle ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa stacji. Powtarzam, dr Sylvain Bellamy nie może zostać przyjęty do centrum urazowego. Należy go niezwłocznie przenieść do działu psychotronicznego. Okej, okay, czyli... Tutaj, od dołu polecimy. Od Reginy. Czy ta Regina jest jakimś pracownikiem tej placówki medycznej? Alejandro, komu podawane są zastrzyki wspomagające NSP? Według wykazu brakuje całego opakowania z partii. Okej. Okay. Ćpunki? Ćpunki. Znowu od Reginy? Nie, do Reginy. Od kogo? Od Alejandro. Alejandro. Regino, powinienem był dać znać, przepraszam, dawka NSP była dla inżynier Ilyushin. Umiarkowane zmęczenie fizjonomiczne. Powinienem był to notować, czyli kolejna zmęczona. Okay. Alejandro, proszę odwiedź mój gabinet, czy możesz przesłać również jej wykresy i ewidencję rodzinną. Dziwne, nie jestem w stanie wyciągnąć ewidencji, jakby nie było jej w systemie. Wciąż mam wpaść. No, dziwne, jakieś... Myślę, że już nie rzeczy, wchodzę. Biorąc pod uwagę, że to jest jedna stacja i... Okej. Okay. Czyli teraz zaktualizowało nam się zadanie, tak? Tak, dział psychotroniczny jest tam. Tutaj nie możemy... A da się to jakoś zepsuć? Kluczem? No, wygląda jakby na razie nie możemy... Nie, on pewnie jakoś... Się... Ojejku. Jaka balala. Oktopus. Tak, pójdziemy tam teraz. O, oh, fuck! Oh, fuck! Gdzie jest działko, gdzie jest działko, gdzie jest działko, gdzie jest działko? Fuck! Co się dzieje, stary? Co się dzieje? Jezus. Skąd ich tam masz tyle? Kurwa, jego mać. Akurat... O nie. Co? Tam była butla z gazem chyba, wiesz? O mama. Ale się wywaliśmy. Niespodzianka, tak przyjemnie się szło. Tak, tak cicho i nagle buf! Okej, okay, czyli to jest zaczynamy tam, gdzie, tak, tam gdzie od razu zginęliśmy. Spoko. To no dobra, ale najbliższe działko jest na dole i możemy tam teoretycznie przebiec. Martwi mnie to, że nie mamy nabojów już w ogóle. A jakbyśmy stąd zaskoczyli, dobra, idziemy. Nakurwiamy. Szybko, do działka. Tak, to była chyba dobra decyzja z tym zadziałkiem. Niech działko zrobi roboty za nas. Tak. No nieźle, tak, to było... Czekaj, tam jeszcze jeden lata.
Nie tym, ten to nie, ten to nie służy do zabijania. Ja wiem, ale chciałem zobaczyć, co to robi. Dzięki! Okej, działka się naprawdę przydają, szczególnie przy takich małych mikroinwazjach. Tak, dobra, teraz bierzemy zwłoki tego gówna. Udamy się do centrum urazowego. Od razu. Najpierw... O, naboje, tak, tak. Teraz tak, czy iść najpierw po naboje? Wyprodukować się sobie? Myślę, że trzeba się przygotować. Nie wiemy, co mamy w tym centrum urazowym, co nas czeka tak naprawdę. Zapiszę grę ponownie. Czy nasz doktor Bellamy nie wyewoluował w jakieś... Jakiś monstrum. Gówno czarne, no. Wrócimy się do naszego gabinetu. Myślę, że tak. Wytworzymy sobie parę rzeczy. Tak, a w następnym odcinku po prostu przejdziemy się do... Tak, do gabinetu. Zróbmy tutaj recykling. Autosortowanie, dobrze. To. Wszystkie śmieci są jakby szare, nie? Tak. Tak. Dobry podział. Jeszcze to... No, musisz się zastanawiać, czy... Tak, okej, okay. Autosortowanie. Co to jeszcze mogę zrobić? Już nie jest chyba. Dobra, te żarcie no, zostawię na później. Na deser. Na deser. Okej. Okay. Bam, ile tego klocki tu jest. Takie klocki mógłbym mieć, jakbym miał. Star, co możemy zrobić? Apteczki. Ile masz apteczek? Apteczek mamy, proszę ja ciebie, 6. Okay, wystarczy. Dobra, nie jest źle. Ale naboje się przydadzą, zdecydowanie. Tak. Ile ich będzie? 30. Zajebiście. No, zróbmy jeszcze. Nie. Umiesz? Dobra. Otwórz. Do strzelby jeszcze zrobimy sobie naboje. A, nie wystarczy. Czego brakuje? Tych materiałowych. Tak, a z czego to się pozyskiwało? Materiałowe się zbierało z... Z czego to jest najwięcej? No. To szare. Okay. Nie, no chyba nie będą masz cały. No nie, na działka lepiej nie zrobimy. Z baterii zakłócacza jest sporo. A w sumie tego zakłócacza nie używam. A jak podzielę to trochę. Możesz? No, podzieliłem. Teraz na pół jeszcze. Okay. Dobra, przynieśmy to. Wstecz, przetwórz. Nie zobaczymy, ile tego wyjdzie. Kloco. Sporo, no. Dobra, i teraz. Klocu. Dawaj to strzelby, dawaj. Na przemian. Otwórz, dobra. Zajebiście. Możemy czuć się przygotowani. Tak. No miejmy nadzieję, że nic tam się nie wydarzy, ale... Ale tak, ja myślę, że tutaj możemy... Zrobić gdzieś... Zrobimy inaczej. Najpierw polecimy... Tutaj. Wyleczyć się. Wyleczyć się, żeby nie marnować apteczek ani chipsów, które bardzo lubimy zresztą. Tak, i tutaj zrobimy przerwę przed pójściem do oddziału psychotronicznego, który mi zniknął z mapy, ale zajmiemy się tym później. No, to do zobaczenia.